wokół Słońca krążą planety. Ziemia jest jedną z planet, trzecią z nich. Co? Powiedzieli wtedy mędrcy. Skoro my żyjemy na planecie, a Kopernik mówi, że Mars jest też planetą i Jowisz i Wenus i tak dalej, to znaczy, że to jest nasz świat, a tam też są inne światy, tu są ludzie, zwierzęta, czy tam też są ludzie... Nie, to jest niemożliwe. Tak naprawdę, gdybyśmy bardzo chcieli, to już moglibyśmy polecieć na Marsa. Amerykanie pochwalili się całemu światu, że wysyłają astronautów na Marsa. Wszystko było już gotowe. Oni byli w rakiecie i nagle była informacja, wynocha mi z tej rakiety, nie polecicie. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Nie z tej Ziemi, to odcinek ekstra. Spotykamy się z astronomem Jerzym Rafalskim, pracownikiem planetarium w Toruniu, wyróżnionym zresztą w konkursie Popularyzator Nauki. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam. Już po urlopie, jak wakacje mijają? Czy jeszcze przed urlopem? Pół na pół, ale urlop na Ziemi, nie wybieram się jeszcze na inne planety. Chociaż tak naprawdę ta trzecia krążąca wokół Słońca jest też bardzo interesująca. Jeszcze mnie czeka jeden wyjazd. Właśnie, dlatego zaczniemy od Układu Słonecznego, bo to się wydaje nam na razie mniej abstrakcyjne, bliższe. Zdecydowanie więcej o Układzie Słonecznym wiemy niż o innych układach planetarnych. No już niedługo misja Artemis, od tego chciałbym zacząć, bo tym się chyba najbardziej całe środowisko astronomów ekscytuje. Artemis, siostra bliźniaczka Apollo, stąd nazwa po słynnym amerykańskim programie misji na Księżyc. No i pytanie, dlaczego my chcemy tam wrócić? Księżyc jest najbliżej, najłatwiej tam dolecieć. Raptem podróż astronautom zajęła 2, może 3 dni, a więc dosyć łatwo i dosyć blisko byłoby na Księżyc. No dobrze, my się uśmiechamy i z drugiej strony zadajemy sobie pytanie. No dobrze, astronauci rozpoczęli jeszcze w latach 60. misję na Księżyc, dlaczego tam nie wrócili? Bo to bardzo dużo kosztowało, bo to były publiczne pieniądze. A teraz, jeżeli mamy korzystać z publicznych pieniędzy, to publika chciałaby wiedzieć, a co my z tego będziemy mieli, przepraszam bardzo? Właśnie, co my z tego będziemy mieli? To jest najważniejsze pytanie. A może paliwo przyszłości? Odpowiedzieli astronomowie, odpowiedzieli technicy, inżynierowie, bo okazuje się, że być może na Księżycu jest bardzo dużo helu-3. To jest rzeczywiście być może paliwo przyszłości. Wysoko, bardzo wysoko energetyczne paliwo. Dlaczego tutaj nie ma na Ziemi? Bo my mamy atmosferę. Skąd się bierze? Ze Słońca. Słońce to nasza dzienna gwiazda. Ona sobie wyrzuca całe mnóstwo materii, między innymi także wzbogaconego helu-3. Do nas nie dociera, bo mamy atmosferę, ale Księżyc nie ma atmosfery. Tamtejszy piasek podobno może być nasączony helem-3. Gdybyśmy dostali się do tych właśnie zasobów helu-3, gdybyśmy nauczyli się go wydobywać, przechowywać i przewozić tutaj na Ziemię, mielibyśmy ogromne i to wspaniałe paliwo przyszłości. Bardzo, ale to bardzo wydajne. No więc właśnie, chcielibyśmy tam wrócić. Z drugiej strony naukowcy mówią też, a gdybyśmy wrócili na Księżyc, to jak fajnie byłoby badać na przykład kosmos z Księżyca. Tam wszystko 6-krotnie mniej waży. Wyobraźmy sobie, my tutaj na Ziemi stawiamy ogromne teleskopy, coraz większe, wysyłamy Webba gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną, bo tam nie ma atmosfery, nie ma zakłóceń. A gdyby taki ogromny teleskop zbudować na Księżycu, ale byłoby super, powiedzieli astronomowie, tam nie ma atmosfery, tam wszystko mniej waży. Jeśli mniej waży, to o ile łatwiej jest wystartować z Księżyca, o ile łatwiej jest zbudować wielką rakietę czy wielki statek kosmiczny, skoro mniej waży. I o ile łatwiej jest stamtąd wystartować, na przykład, żeby polecieć na inne planety. Ten Księżyc może nam się przydać w przyszłości. To zresztą Amerykanie, nie tylko Amerykanie zauważyli, bo Chińczycy już tam są i inne kraje tak naprawdę chciałyby wrócić na Księżyc. No właśnie, ale Amerykanie ogłaszają, że wracają na Księżyc i nie tylko po to, żeby sfotografować odciski butów, nie tylko po to, żeby pokazać amerykańską flagę. Nie, teraz już wracają po coś. A jeżeli nie wiadomo do końca o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. No myślę, że po części to ten prestiż międzynarodowy chyba też, nie? Bo to wcześniej chodziło głównie o prestiż. Żelazna kurtyna, a teraz niewątpliwie no gdzieś też coś w tym jest, żeby się pokazać. Tak, rzeczywiście. Coraz większe technologie, to Amerykanie nie mogą zostać w tyle. To prawda, ale wierzę w to, że nie tylko chodzi o pokazówkę na świecie. Nie, teraz na pewno liczy się biznes i na pewno wszystko jest
przez pryzmat pieniędzy obserwowane. No właśnie, no te kilkadziesiąt lat temu, te 50 lat temu zupełnie inaczej patrzyliśmy na świat. Proszę, proszę zwrócić uwagę, wtedy to była taka, taka hura technologia, my będziemy lepsi, to nic, że to dużo kosztuje, polecimy tam, udowodnimy. Teraz nie, teraz zupełnie inaczej myślimy, nie tylko w przypadku kosmosu, w ogóle w przypadku wszystkich biznesów tutaj na Ziemi. Zawsze liczymy no właśnie te pieniądze, jeżeli coś robimy, to szukamy odpowiedzi, a ile my z tego będziemy mieli, jak w tym filmie, mnie nie interesuje, ile ja na tym stracę, tylko ile ja na tym zyskam, prawda? To jest chyba właśnie najważniejsza odpowiedź na pytanie, po co lecieć na Księżyc i nie tylko, i po co właściwie lecieć też, po co eksplorować kosmos, tak należałoby powiedzieć, bo przecież latamy też na orbitę okołoziemską, a złośliwcy mówią, po co nam Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która krąży raptem 400 kilometrów ponad naszymi głowami, kosztowała ponad 100 miliardów dolarów, no Międzynarodowa Stacja, więc oczywiście udziałowcami były także i inne państwa, ale główny element, to tak naprawdę główna część, to Amerykanie. No mamy sporo różnych eksperymentów tam na górze, mamy hotel dla astronautów, no może hotel to źle powiedziane, mamy miejsce pracy dla astronautów, ale to bardzo dużo kosztuje. Dlatego Amerykanie powiedzieli, dobra, my może nie będziemy już wchodzić w przyszłości w kolejną stację orbitalną, ona za ileś, za kilkanaście lat pewnie się skończy. I tak jak Mir zostanie zrzucony gdzieś tam do oceanu, trzeba byłoby zbudować kolejną. A jaką? Żeby krążyła wokół Ziemi? A po co? Będą już następni. Chińczycy przecież budują swoją stację, która będzie krążyła wokół Ziemi. Amerykanie powiedzieli, a gdyby tak zbudować stację, która krążyłaby, no właśnie, gdzieś wokół Księżyca po takiej wydłużonej orbicie, a więc stacja zbliża się do Księżyca i ucieka od Księżyca po takiej wydłużonej elipsie, gdybyśmy z Ziemi przeskoczyli do tej właśnie stacji księżycowej, łatwo moglibyśmy się zbliżać do Księżyca, zeskakiwać na powierzchni srebrnego globu albo wracać na Ziemię. Świetny pomysł. No i właśnie Amerykanie już się zastanawiają, czy nie zbudują, czy zastanawiają, już wiedzą i są plany, by właśnie taką stację w przyszłości zbudować i no i właśnie polecieć na ten Księżyc i zbudować bazy wydobywcze, dowiedzieć się czegoś więcej o tym Helu 3, którego pewnie tam jest dużo. A potem w przyszłości może i zbudować nawet hotele, no bo przecież wiadomo, że najpierw zaczyna się od roboty, a potem rodziny chciałyby przyjechać do swoich pracowników i chciałyby popatrzeć na przykład, a jak tam jest na Księżycu, a jak wygląda Ziemia i tak dalej. Myślę, że rozwinie się ten Księżyc i ten Księżyc przyda nam się w przyszłości. Kto wie, może nawet za naszego życia będziemy sobie obserwować, jak właśnie ludzie latają do baz księżycowych, a może latają tam także i ich rodziny. Mhm. A jakie są teraz plany po kolei? No bo teraz tak, pod koniec sierpnia jest zaplanowany lot misja Artemis 1. Docelowo ta misja Artemis 3, o ile się nie mylę, to ma być ta załogowa misja z pierwszą kobietą, która postawi stopę na srebrnym globie. Ale na ile to jest realne? Czy rzeczywiście ten 2025, no bo też wiadomo, jaką mamy sytuację na świecie, na Ziemi, tu. No i czy to się gdzieś tam nam nie rozmyje? Tak. Tak sobie przypominam serial Kosmos 1999. Miałem, nie wiem, może z 10 lat wtedy. Miałem wielkie oczy przed telewizorem i myślałem sobie, aha, w 99 roku taka będzie przyszłość. Będą bazy na Księżycu, prawda? Bo byłem wtedy mały. To były lata, nie wiem, 70. No właśnie, lata 90 minęły, a my nawet nie wróciliśmy na Księżyc. Ale w latach 2000 to na pewno będziemy latać na Księżyc, prawda? I co? I mamy 2022 i nadal nie latamy. Teraz mówimy, już niedługo polecimy na Księżyc. No właśnie, czy to nie jest taka zagrywka trochę PR-owa, trochę medialna? Trzeba o tym mówić, trzeba zachęcać i pokazywać publiczności, bo tak naprawdę lecimy także za wasze pieniądze, droga publiczności. Polecimy już niebawem, już jesteśmy gotowi, już nawet jest człowiek, który poleci na Księżyc. Bardzo fajny pomysł jest z tą kobietą, no bo przecież Artemida to kobieta. Dobrze byłoby także i Artemidę, taką naszą ziemską, wysłać na powierzchnię Księżyca, więc kobietę. Niech kobieta tam wyląduje i niech cały świat zobaczy, że tak naprawdę no Księżyc jakby jest bliżej, o ile łatwiej się teraz dostać na powierzchnię Księżyca. Ale czy to już, czy to w najbliższych latach? Nie wierzę, ale my nie możemy powiedzieć, słuchajcie, może za 2-3 lata, a może za 10, może za 20, bo jeżeli tak będziemy mówić, to nic nam z tego nie wyjdzie. Tak jak kiedyś właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 60. powiedział, polecimy na Księżyc i bezpiecznie sprowadzimy człowieka z powrotem na Ziemię. I jeszcze będzie to w latach 60., zdążymy przed końcem dekady. No i co? Udało się. Trzeba właśnie troszeczkę podkręcić ten temat, a więc jeżeli będziemy mówili, polecimy za kilka lat, nawet jeżeli to nam się nie uda,
to musimy mieć ten silnik napędowy i bardzo dobrze, że o tym mówimy, a wierzę, że faktycznie niebawem wylądujemy na Księżycu, bo tak naprawdę inne biznesy już depczą Amerykanom po piętach i jeżeli nie Amerykanie, to kto? O, jest już wiele takich firm, które chciałyby się tam zadomowić i być tymi pierwszymi na powierzchni srebrnego globu. Tak. Zdecydowanie tak. No i też zadałoby się kres tym wszystkim plotkom, że to było gdzieś tam nagrane u Kubricka i tak dalej. No bo potem, o ile razy ja już od znajomych gdzieś tam słyszałem, że no jak to jest, że 50 lat temu nie było takich komputerów, nie było takiej technologii, lataliśmy co trochę, no i co? I teraz jakoś nie potrafimy, pewnie to ściema. No ale tak jak pan też powiedział na początku, no chodzi o kasę, nie? Tak, na pewno. No, a takie teorie spiskowe zawsze się znajdą. Nawet jeżeli wylądujemy tam, nawet jeżeli przywieziemy kamienie, to ktoś potem dotknie ten kamień i powie zwykły beton. No, to taki szary podkropaty. Zawsze będą takie teorie. Może i dobrze, bo to też trochę nakręca. No przecież tak naprawdę zawsze mówimy. A czy Gagarin był w kosmosie? O właśnie, być może to też fake newsy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc nawet jeżeli polecimy jeszcze raz na ten Księżyc, to będą tacy, którzy powiedzą, to chyba wszystko dzieje się w studio. Ale z drugiej strony, no właśnie takie fake newsy bardzo fajnie nakręcają też temat medialny. Nie wiem, czy pan oglądał Koziorożec 1, bodajże film był taki, oj, bardzo dawno temu też byłem mały, oglądałem. Właśnie to było o takiej fejkowej misji na Marsa i to było dopiero ciekawe, bo Amerykanie pochwalili się całemu światu, że wysyłają astronautów na Marsa. Wszystko było już gotowe. Oni byli w rakiecie i nagle była informacja, wynocha mi z tej rakiety, nie polecicie. Jak to? Wielkie oczy, rakieta poleciała, cały świat był przekonany, że astronauci amerykańscy polecieli, wylądowali na powierzchni Marsa, zresztą tam im zaaranżowali na Ziemi, w studio, prawda? Potem na końcu oczywiście wszystko się wywaliło i okazało się, że wcale nie byli na tym Marsie. Bardzo ciekawe temat. Polecam wszystkim oglądanie właśnie Koziorożec 1. Bardzo ciekawy film właśnie o takich fejkowych teoriach i o takim trochę innym podejściu do kosmosu. Trochę daje do myślenia. No ale co? No trzeba wracać na ten Księżyc. No jejku, tak jak kiedyś dawno Kolumb też pewnie się zastanawiał. Może nie on, ale inni. Słuchaj, panie Krzysztofie, a naprawdę jest sens płynąć przez ten ocean? A co ty tam znajdziesz? Złoto. Tak, akurat tam będzie dużo złota, gdzieś tam za oceanem. Złoto, jakieś egzotyczne owoce i tak dalej. Warto, chociażby po to, żeby sprawdzić, co tam jest za horyzontem. No i ten duch cały czas w nas siedzi. I my ciągle też teraz zadajemy pytanie, a po co lecieć na ten Księżyc? Nawet jeżeli my nie znajdziemy dokładnej odpowiedzi, nawet jeżeli to nie będzie dla nas, to zróbmy to dla przyszłych pokoleń, tak jakby powiedział Krzysztof Kolumb. Nawet jeżeli to nie będzie dla mnie, to kiedyś ta Ameryka się przyda, więc odpowiedzmy tak samo, kiedyś ten Księżyc się przyda, ktoś musi zacząć. Ja myślę, że to też takie będzie dobre przygotowanie do tego ewentualnego lotu na Marsa, no bo to też, to jest właśnie, poruszyliśmy temat czerwonej planety, teraz mimowolnie. No i jak tutaj sytuacja, czy tutaj, no bo tutaj już jest sytuacja zdecydowanie trudniejsza, bo tu jeszcze trzeba w to okno trafić, kiedy Mars jest no możliwie najbliżej Ziemi, nie? Tak, wtedy kiedy Ziemia dogania Marsa, no bo wyobrażamy sobie, w środku jest Słońce, bliżej, na trzeciej orbicie krąży Ziemia, na czwartej Mars. Gdy Ziemia dogania Marsa, wtedy wyskakujemy, bo mamy już tego kopniaka od naszej prędkości Ziemi, prawda? I wystarczy tylko przeskoczyć na Marsa. No dobrze, i potem mówimy sobie, słuchajcie, zapomnieliśmy czegoś, wracamy na Ziemię, tak? No dobrze, chcemy wrócić, ale Ziemia wyprzedziła Marsa i chcemy z powrotem trafić na trzecią planetę, ale ona od nas ucieka, a więc my od razu nie wrócimy z Marsa na Ziemię. Proszę popatrzeć, gdyby się coś stało na Księżycu, wysyłamy ludzi, no dobra, a ratunek też raczej był niemożliwy, ale wysyłamy ludzi, to jest raptem tylko 3 dni lotu na Księżyc, jeżeli chcemy od razu wracać, nie ma problemu, zeskakujemy z powrotem na Ziemię. Jeżeli chcemy od razu wracać z Marsa, to nie będzie niestety to takie łatwe, wręcz niemożliwe. Musimy poczekać, aż Ziemia okrąży Słońce i znowu będzie doganiała Marsa, to wtedy sobie wyskoczymy i wtedy znowu będzie okazja. A jak często zdarza się taka okazja? No mniej więcej co półtora roku? No powiedzmy co ponad rok. A więc, to teraz popatrzcie, kto chce lecieć na Marsa? Wszyscy chcielibyśmy, prawda? Tak, ale niech teraz wszyscy się zastanowią. Lecimy na Marsa, łatwego powrotu nie będzie. Jeżeli coś się stanie, musimy czekać naprawdę długo, wiele miesięcy, zanim w ogóle orbity czy pozycja planet umożliwi powrót na Ziemię. A jeszcze trzeba tam jakoś przetrwać, nie?
To no jest tak, przetrwać. Dobrze, no możemy sobie wyhodować żywność, no bo oczywiście nikt nie będzie zabierał ani żywności, ani wody. Woda jest bardzo ciężka. No gdzie będziemy pakować co? Zbiorniki z wodą do swojej rakiety? Bez sensu. Woda musi być na miejscu. Woda jest, mówią astronomowie już od dawna. Wiedzą, że na Marsie jest dużo wody. Dobra, teraz musicie jeszcze coś jeść. Wyhodujecie sobie żywność na miejscu, bo nie będziemy brali ani ziemniaków, ani marchewki ze sobą, tylko tam na miejscu wyhodujemy. To też jest możliwe. Dobrze, w porządku. Przeżyjemy. Musimy mieć czym oddychać. Damy radę. Tlen możemy zabrać. Zresztą tam jest H2O. No więc jeżeli zrobimy elektrolizę, rozbijemy to H2O na H, na wodór i na tlen, no to mamy tlen do oddychania, wodór jako paliwo, prawda? A skąd energię? Ze Słońca. Słońce jest jeszcze w miarę blisko, bo raptem Mars jest czwartą planetą. Wszystko to nam się ładnie układa, jak w filmie Marsjanin. Też znowu polecam kolejny film, prawda? Tak się przeżyć. No dobrze, a potem boli nas ząb. Gdzie jest najbliższy dentysta? Jakieś 100 milionów kilometrów stąd, no prawda? A więc musimy też się zastanowić, jeżeli będą jakiekolwiek problemy, oczywiście śmiejemy się, lekarza można zabrać ze sobą, ale jeżeli będą inne kłopoty, no to faktycznie my nie będziemy mieli łatwej komunikacji z Ziemią. My nawet sobie łatwo nie porozmawiamy z Ziemią, bo niestety już prędkość światła nas ogranicza. Jeżeli jesteśmy w odległości powiedzmy 10 minut świetlnych, no to jesteśmy na Marsie i mówimy, cześć Ziemia, i czekamy, bo 10 minut musimy poczekać, zanim ten sygnał doleci do Ziemi. Oni odpowiadają, o cześć, widzimy Was. Kolejne 10 minut do nas wraca, więc po 20 minutach otrzymujemy odpowiedź. No dobrze, a jeżeli orbity jeszcze inaczej są ustawione, czy planety na swoich orbitach jeszcze dalej są, no to trudno prowadzić jakąś taką dyskusję, prawda? Lot na Marsa jest dużo trudniejszy, ale możliwy, znowu mówią inżynierowie. Tak naprawdę, gdybyśmy bardzo chcieli, to już moglibyśmy polecieć na Marsa. Co więcej, były takie eksperymenty, były takie firmy, tutaj w Europie, nie wiem, czy to nie holenderska firma, która powiedziała, słuchajcie, my zbieramy już zapisy na bilety na Marsa. Co prawda mamy tylko bilety w jedną stronę, jeszcze nie umiemy stamtąd wracać, ale kto chce polecieć? I nagle się okazało, że tysiące ludzi zapisało się, firma padła. Ale proszę zwrócić uwagę, jaki jest pęd ludzi. Każdy chciałby polecieć, to nic, że w jedną stronę, to nic, że już nie wrócą na Ziemię, ale mnóstwo ludzi chciałoby lecieć na Marsa. Nie rozumiem tego. Dobrze, ale w takim razie to popatrzmy na jeszcze jedną rzecz. Zwróćmy uwagę, do tej pory wszystko w miarę ładnie się układa i udaje, prawda? Nawet jeżeli astronauci misji Apollo 13 lecieli na Księżyc i mieli wielki problem i był duży znak zapytania, czy oni wrócą. A jeżeli nie wrócą, to co? Prawda? Cały świat będzie patrzył na nich. No i nagle się okazało, udało się sprowadzić bezpiecznie astronautów na Ziemię. Niestety takiej żadnej misji ratunkowej nie będzie w przypadku Marsa. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wysyłamy ludzi na Marsa, cieszymy się i nagle wiemy, że niestety nie ma możliwości przeżycia i nie ma możliwości wysłania żadnego ratunku na Marsa. I teraz co? Cały świat patrzy na tę tragedię. Katastrofa wizerunkowa w ogóle rządu, nie? Ale cały świat, to jest katastrofa w ogóle lotów kosmicznych. Tak naprawdę nikt nie będzie chciał już latać w kosmos. Tak. Więc musimy mieć stuprocentową pewność, że uda się polecieć tam i z powrotem. No to ja teraz zadam pytanie. No dobrze, a co wracało z Marsa z powrotem? My wysyłaliśmy tam bardzo dużo sond kosmicznych, łaziki, które sobie do tej pory tam pracują, jeżdżą i tak dalej. A czy my przywieźliśmy chociaż jeden mały kamyczek z Marsa? Nie. No więc jeżeli my nie sprowadziliśmy nawet małego kamienia z Marsa, to my chcemy sprowadzać ludzi, poczekajmy. Jeszcze to nie te czasy mówię. Mhm. Najpierw zajmijmy się Księżycem, dopiero później będzie Mars, ale już trzeba o tym myśleć, bo tak naprawdę Mars też nam się przyda w przyszłości. No dobrze, no to ja już nie będę w takim razie wybiegać w jeszcze odleglejszą przyszłość i pytać o załogowe loty gdzieś w okolicy Saturna i Jowisza. No bo to też byłoby bardzo ciekawe, prawda, zobaczyć te gazowe olbrzymy gdzieś tam z bliska, tak. Tam już byśmy nie lądowali, ale byśmy, żeby chociaż można było przelecieć, no ale tutaj znowuż musimy się posiłkować innymi planetami, ich ułożeniem, nie, no bo to nie jest tak, że sobie po prostu wystartujemy, lecimy na Saturn czy na Jowisz, tylko to też musi się ułożyć i Mars i tak dalej, więc to jest chyba jeszcze bardziej skomplikowane. O ile dłuższa droga jest, nawet jeżeli nauczymy się latać na Marsa, no to do Jowisza czy do Saturna jest dużo, dużo dalej. A co mamy po drodze, ktoś powiedział, to dzieci szczególnie pytają.
Asteroidy. A może polecieć na asteroidy? A po co? A dlaczego? A po co? Przecież asteroidy są też bardzo interesujące. To są takie nieduże okruchy, nieregularne. One sobie krążą za Marsem, między Marsem a Jowiszem. Tam nie ma atmosfery. Wody może być trochę w postaci lodu. A po co nam takie asteroidy? Okazuje się, że właśnie tam, w tych asteroidach jest całe mnóstwo metali rzadkich, takich bardzo, bardzo cennych z grupy platynowców. I już oczywiście i biznesmeni, i inżynierowie zaczęli liczyć. Ach, gdybyśmy złapali taką asteroidę, nawet kilkusetmetrowej wielkości, przywlekli ją gdzieś na orbitę Ziemi, byśmy mieli kapitalną kopalnię metali tych właśnie najcenniejszych. Ależ to by było naprawdę bardzo cenne, no i świetnie, i opłacalne biznesowo, prawda? A może by latać po asteroidy? Ktoś kiedyś pomyślał, też są takie plany. I teraz tak, czy wysyłać załogowe sondy, czy wysyłać statki załogowe? No, może ktoś przyda się z ludzi, który gdzieś tam będzie zawiadował, ale tak naprawdę można byłoby łapać bezzałogowo, automatycznie takie asteroidy, dołączyć silnik i skierować je w stronę Ziemi. No to ktoś kiedyś powiedział, a gdyby tam na takiej asteroidzie zbudować na przykład bazę, no wyobraźmy, puśćmy sobie wodze fantazji, mamy powiedzmy, nie wiem, kilometrowej wielkości asteroidy, umiemy już na niej lądować, tam z miejscowych materiałów budujemy bazę, trochę oczywiście dowozimy, doczepiamy silnik i mamy właściwie ogromny statek kosmiczny. Cała asteroida jest statkiem kosmicznym. Mamy swoją bazę, mamy silnik, i hulaj dusza. I lecimy sobie całą asteroidą, bo to jest nasz statek kosmiczny. Zresztą też były takie filmy, które właśnie pokazywały taki sposób latania tego już dalszego. Całą asteroidą. Właściwie asteroida to statek kosmiczny. Może nam się przydać. Dobra, no to puszczamy wodze fantazji jeszcze dalej. A co jest za asteroidami? Jowisz, Saturn. Uda się tam wylądować? To są gazowe olbrzymy. No nie uda się, mówimy dzieciom, bo przecież tam jest bardzo gęsta atmosfera. No ale gdybyśmy chcieli wylądować, pytają dzieci. Dobra, przechodzimy przez warstwę chmur. A co jest poniżej? Kolejna warstwa chmur. A poniżej jest już grunt? Nie. Tam są kolejne warstwy chmur. Coraz bardziej się to zagęszcza. No właśnie, gaz przechodzi w ciecz, potem ciecz przechodzi w ciało stałe. To jest taka jednolita papka, która się zagęszcza. My nie wylądujemy ani na Jowiszu, ale, ani na Saturnie. Ale tam są księżyce, które krążą i wokół Jowisza, i wokół Saturna. No dobrze, one mogą nam się przydać. Wylądujemy, ale do Ziemi będzie bardzo, bardzo daleko. Ale za to będzie dużo wody, mówią wszyscy. Tak, bo tak naprawdę to są takie zamrożone kule wody. Księżyce Jowisza czy księżyce Saturna. Do czego mogą się nam przydać? A może one się przydadzą w tej naprawdę odległej przyszłości? Teraz to już jest szaleństwo myślowe, ale popłyńmy sobie na przykład miliard lat do przodu. Szaleństwo. Miliard lat. Co będzie się działo? Niektórzy mówią, no przede wszystkim to my sobie dużo wcześniej zrobimy krzywdę, my jako ludzie. Ale wyobraźmy sobie, że zmądrzejemy i będziemy, nasza cywilizacja będzie potrafiła przetrwać tak długo. Na Ziemi to my sobie już tutaj nie pożyjemy, bo za miliard lat Słońce stanie się większe, bardziej gorące. No i niestety życie na Ziemi będzie nieznośne, ale jeżeli Słońce będzie bardziej gorące, to te lodowe księżyce na Saturnie i na Jowiszu, tam będzie cieplej. No to w takim razie, jeżeli będzie cieplej, znowu naukowcy zaczęli liczyć, to być może tamtejsze lody zaczną sublimować, być może pojawi się tam atmosfera, woda po prostu ulegnie stopieniu, może tam pojawią się jeziora, oceany, a może księżyce Jowisza i Saturna staną się dla nas przyszłymi światami, gdy już na Ziemi niestety nie będziemy mogli żyć, bo Słońce będzie za bardzo grzało. Kto wie, rzeczywiście w tym czasie być może Mars będzie już drugą Ziemią, bo już teraz są takie plany terraformowania. Nawet jeżeli wylądujemy na Marsie, no to dobrze. Czy tam jest normalna atmosfera? Dwutlenek węgla, ciśnienie, 1/100 ciśnienia ziemskiego. My sobie nie pójdziemy tam na spacer. Ale Mars kiedyś był bardzo podobny do Ziemi. Tam ciśnienie było dużo wyższe, tam były oceany, no przesadzam, ale może morza, jeziora, tam było dużo wody płynnej, tam było niebieskie niebo, tam na niebie płynęły obłoki, tam padały deszcze, Mars był podobny do Ziemi. Co by należało zrobić z takim Marsem, żeby znowu przywrócić go do takiego stanu sprzed paru miliardów lat? Podgrzać atmosferę, a w tym jesteśmy dobrzy, mówią niektórzy. My umiemy podgrzewać atmosfery planet. Na razie nauczyliśmy się robić efekt cieplarniany na naszej trzeciej planecie Układu Słonecznego, prawda? Fakt, że może nie do końca nam to wychodzi, bo na razie to robimy w sposób niekontrolowany. Podgrzewamy naszą atmosferę i niestety sami sobie robimy krzywdę, śmiejemy się w tym momencie, ale z drugiej strony, gdyby w podobny sposób tam podgrzać się atmosferę na Marsie, no to tak naprawdę moglibyśmy podgrzać także i tamtejsze lody.
lody zaczęłyby sublimować, pojawiłaby się para wodna i tak dalej. Mars uległby terraformowaniu, czyli zmieniłby oblicze z czerwonej planety na błękitną planetę. Kto wie, kto wie. To już nie jest nasz temat. My możemy sobie tylko z uśmiechem fantazjować, ale przyszłe pokolenia będą się nad tym zastanawiać. Dla nas na razie głównym tematem jest powrót na Księżyc. Dla przyszłych, może nie, może nawet dla obecnych pokoleń, lot na Marsa, ale taki eksperymentalny, czy się uda. A kolejne przyszłe pokolenia zabiorą się za te bardziej odległe zakątki Układu Słonecznego. No, oczywiście w planetarium wszyscy pytają, a jeszcze dalej? A czy są planety krążące jeszcze dalej? Tak, mówimy. Takie, które krążą wokół odległych gwiazd. A czy my możemy tam polecieć? Może no właśnie, i tu płynnie przechodzimy do tej drugiej części tematyki, którą zaproponowałem, bo pan się specjalizuje też w egzoplanetach. No i niesamowitym jest to, że my jeszcze na początku lat 90. to w ogóle chyba nie mieliśmy takiej świadomości istnienia tych egzoplanet, tak? Aleksander Wolszczan, te wielkie odkrycia z początkiem lat 90., układy pozasłoneczne. No i właśnie, teraz ile już tych planet mamy? 5000? Parę tysięcy. Ja już przestałem liczyć, bo tak naprawdę ciągle ta liczba się zmienia, więc tak naprawdę musieliśmy... Bo to jest 10 lat temu to było tam 2000, tak? 20 lat temu tam 100. Niesamowicie po prostu w ogromnym, szybkim tempie odkrywamy te kolejne planety. Jak się to robi? Jak się odkrywa te egzoplanety? No właśnie, to jeszcze przed Wolszczanem, jeszcze przed latami 90. astronomowie podejrzewali, że tam daleko muszą być też planety. Zresztą tak naprawdę to już ten temat ciągnie się od czasów Kopernika. No bo tak, przed Kopernikiem ludzie wierzyli w to, że my jesteśmy na Ziemi, to jest nasz świat. My tu żyjemy, tu są ludzie, zwierzęta i tak dalej. A tam są niebiosa i tam są jakieś dziwne kropki, które nazywamy gwiazdami, a inne kropki przesuwają się na tle tych gwiazd. To są gwiazdy błądzące, po grecku planetes, to są planety, takie kropki, które wędrują sobie. Ale co to takiego, nikt nie wiedział. A nagle Kopernik mówi, słuchajcie, to jest inaczej. W środku jest Słońce, ogień, bo tak to nazwał, a wokół Słońca krążą planety. Ziemia jest jedną z planet, trzecią z nich. Co? Powiedzieli wtedy mędrcy. Skoro my żyjemy na planecie, a Kopernik mówi, że Mars jest też planetą i Jowisz, i Wenus, i tak dalej, to znaczy, że to jest nasz świat, a tam też są inne światy, tu są ludzie, zwierzęta, czy tam też są ludzie... Nie, to jest niemożliwe. To się nie mieściło wtedy w głowie. Kopernik się myli. Świat jest tylko jeden. No właśnie, ale to Kopernik wrzucił taki pierwszy kamyczek do ogródka. Jeżeli w środku jest ogień, a wokół krążą planety, Giordano Bruno spłonął na stosie, nie za to, tak naprawdę on miał mnóstwo innych grzechów na sumieniu i za to go spalili na stosie, ale on także mówił, że odległe gwiazdy widoczne na niebie to są takie odległe słońca. Jeżeli tutaj mamy planety, tam też są planety. A właśnie, wtedy to się nie mieściło w głowach mędrców, ale długo, długo pozostawało pytanie, a jak odkryć takie planety? No dobra, wyobraźmy sobie, że mamy gdzieś na horyzoncie bardzo odległą latarnię, gdzieś tam, nie wiem, 2-3 kilometry dalej, to jest tylko kropeczka światła, bardzo, bardzo daleko. I teraz mamy zadanie, odkryć komary albo ćmy krążące wokół tej latarni. Ha, niektórzy by powiedzieli, nie da się. Nawet jeżeli zbudujemy ogromną lunetę, to my nie zobaczymy, bo ta latarnia jest tak daleko, że my niestety nie zobaczymy, czy tam coś krąży. A dlaczego nie zobaczymy, ktoś kiedyś powiedział. Może bezpośrednio nie zobaczymy owadów, ale jeżeli tam są ćmy, które krążą wokół tej latarni, chaotycznie nawet, to przecież od czasu do czasu one przelatują na ich tle, czyli ogólny blask tej latarni przygasa. Owszem, owad jest malutki, to przygasanie jest też niewielkie, ale teoretycznie, gdybyśmy... I już wiemy, że coś tam jest, że coś krąży, nie? Tak jest, czyli jeżeli zobaczymy, że ta latarnia ciągle nam przygasa i robi to regularnie, a to znaczy, że tam jest ćma, która krąży regularnie wokół tej lampy. Oczywiście, no logika nam podpowiada, że wystarczy mieć tylko urządzenie, które będzie bardzo precyzyjnie mierzyło jasność. I właśnie astronomowie dawno temu zastanawiali się, czy my jesteśmy w stanie tak precyzyjnie mierzyć jasność? Nie, powiedzieli przed latami 90., a więc my chyba nie odkryjemy planet. Dobra, wymyślmy inną metodę. Jeżeli mamy gwiazdę, a tam krąży jakieś ciało, no to przecież to ciało krąży wokół wspólnego środka masy. Nie wiem, złapmy sobie jakiś kamień na sznurku i kręćmy. Nasza ręka też się kręci, bo jeżeli planeta krąży,
to ta gwiazda też ulega takiemu ruchowi. Nawet jeżeli nie widzimy tej planety, to ta gwiazda wykonuje taki kolisty ruch. Jeżeli my zobaczymy taki niewielki ruch, że gwiazda zbliża się i oddala od nas cyklicznie, to znaczy, że tam jest coś, co krąży wokół niej. Czy mamy takie instrumenty? Nie. Znowu jest problem. I bardzo długo astronomowie czekali. Mieli już metody wymyślone, ale nie mieli instrumentów. A Aleksander Bolszczan może nie przechytrzył, bo tak naprawdę on sam mówi, że to był trochę przypadek. Podszedł do tematu zupełnie inaczej. On zajmował się radioastronomią, a więc badał fale płynące ze strony kosmosu. Używał największej anteny w Arecibo, wtedy 300 metrów średnicy. Wtedy podobno uległa uszkodzeniu ta antena, znaczy sterowanie tej anteny i ona patrzyła sobie tylko w wąski obszar nieba. Bardzo wielu astronomów wtedy odeszło od obserwacji, no bo skoro mamy uszkodzenie, to ja zwijam swoje obserwacje i kolejka skróciła się. Był wtedy w kolejce Aleksander Wolszczan i powiedział sobie, dobra, ja wykorzystam ten czas, na co będzie mógł patrzeć nasz radioteleskop, czyli jakie sygnały z jakiej części nieba będzie mógł oglądać. No pulsary, takie wypisał sobie, dobra, ja zajmę się pulsarami, bo mam pewien pomysł. I zaczął badać pulsary. Okazało się, że pulsar to jest gwiazda, która bardzo szybko się obraca i bardzo regularnie wysyła do nas impulsy. No i jeden z pulsarów przyspieszał, zwalniał. No co jest grane? No dobra, nawet jeżeli zwalnia, to znaczy, że ktoś wyhamowuje. Ale regularnie zwalnia. Nawet jeżeli przyspiesza, no to powiedzmy zapada się coraz bardziej. Dobra, można wytłumaczyć. Ale regularnie przyspiesza, zwalnia. Jest tylko jedno wytłumaczenie. Tam jest coś, co powoduje dokładnie ten ruch. A ten pulsar, który mruga, on się zbliża, oddala. Po prostu zjawisko Dopplera. I tak odkryto planety. Aleksander Wolszczan przechytrzył tamtejszą technikę z tamtejszych lat. Dopiero później, kilka lat później, astronomowie już mieli takie instrumenty, no bo wtedy świat cyfrowy, no to wiadomo, że bardzo szybko się posuwał. Powstawały nowe kamery, nowe czujniki, odbiorniki. I wtedy nagle się okazało, że jesteśmy w stanie zobaczyć to przygasanie światła. Jeszcze jesteśmy nawet w stanie zobaczyć to kolebanie się tej gwiazdy. Jesteśmy w domu, powiedzieli astronomowie, a potem to już otworzyli tylko worek i wszystko się posypało. Tych planet krążących wokół odległych gwiazd znamy dzisiaj naprawdę, naprawdę dużo, a będzie ich więcej. No właśnie, bo jak spojrzymy w niebo przy takiej naprawdę dobrej widoczności, załóżmy, że Księżyc nie jest w pełni, mamy bardzo dobre warunki do obserwacji, jesteśmy gdzieś daleko poza miastem, że nie ma tego sztucznego światła, to my jesteśmy w stanie dostrzec 4-5 tysięcy gwiazd na niebie swoim okiem. Natomiast jeżeli mamy sprzęt, jeżeli mamy dobre teleskopy, no to tych gwiazd widać całą masę, setki tysięcy, jak nie więcej. Jak człowiek sobie uzmysłowi, że każda z tych gwiazdek to jest takie Słońce i wokół niej też krążą planety tak jak u nas, to jak sobie zacznie to wszystko mnożyć i tak dalej, no to się robią miliony, nie? Więc to jest tutaj co odkrywać, ale mnie ciekawi co innego, bo tak, dobra, widzimy, bo to metoda tranzytu, to o czym mówiliśmy, nie? Czyli przesłaniania. Natomiast mnie ciekawi, jak my badamy skład atmosfery, skąd my możemy wiedzieć, że tam może być woda, albo to może być, bo tak często jest w mediach, odkryto drugą Ziemię, podobną do Ziemi, tam może być życie. Skąd my to wiemy? Jak my jesteśmy w stanie to sprawdzić? Nie? No bo to, że tam widzimy kropkę na tle gwiazdy, okej, mieści się to gdzieś tam w granicach rozsądku. A jeśli chodzi o skład atmosfery gdzieś tam daleko, daleko, no to już jest abstrakcja totalna. No dobrze, to bierzmy to na chłopski rozum. Wracamy znowu do naszej analogii z odległą latarnią. Tam krążą ćmy, albo w ogóle owady, różne typy owadów. No i teraz zadajemy pytanie, a czy jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie to są typy owadów? Co należałoby zrobić? No najpierw wymyślamy teoretycznie. Dobra, jeżeli tam są ćmy, które krążą wokół tych latarni i na przykład w momencie przesłaniania światła, światło latarni leciutko zielenieje, a potem, gdy się robi jaśniejsza, ten zielony kolor znika. Aha, to znaczy, że pewnie tam jest jakiś owad, który ma zielone skrzydełka. Ja teraz oczywiście teoretyzuję, ale tam jest coś z zielonymi skrzydełkami. Światło po prostu przeszło przez te zielone skrzydełka, dlatego na chwilę ten blask latarni, która jest wiele kilometrów od nas, uległ pozielenieniu. Już coś wiemy, jakie typy owadów tam mogą być. Świetnie, no to wracamy do astronomii. Jeżeli mamy gwiazdę i planety krążące wokół tych gwiazd, no to jeżeli jest kawał kamienia, no to on tylko przysłoni tą gwiazdę. Ale jeżeli ten kamień jest otoczony atmosferą, czyli takimi powiedzmy skrzydełkami przezroczystymi, no to w momencie, kiedy planeta przechodzi na tle gwiazdy, widzimy
że światło przechodzi przez atmosferę, tak jak przez te skrzydełka owada. Czyli jeżeli w tym momencie, gdy planeta przechodzi na tle gwiazdy, pojawia się na przykład ślad wody, o, to będziemy mieli już bardzo dużą informację. No bo co, woda na gwieździe? Nie, gwiazda jest zbyt gorąca. Jeżeli my zobaczymy w widmie, bo tak naprawdę astronomowie badają widma i w spektroskopii tam jest całe mnóstwo takich czarnych paseczków. Jeżeli te paseczki, w tych paseczkach pojawi się woda, para wodna, w momencie, kiedy akurat planeta przechodzi na tle gwiazdy, czyli jest prześwietlana atmosfera, to znaczy, że tam jest woda. No i oczywiście znowu wodze fantazji można puścić i może nie do końca wodze fantazji, trochę zabawić się w naukę. Jeżeli wiemy, że w tamtejszej atmosferze odkryliśmy parę wodną, dobra, bardzo ważna informacja. Teraz tak, jak często dochodzi do tych zaćmień? Powiedzmy, że w środku jest podobne Słońce. Jeżeli dochodzi raz na 300, powiedzmy 60... No 360 dni, to znaczy, że tam jest podobna Ziemia, która krąży w bardzo podobnej odległości, no bo my też mamy 365 dni. Gdyby to było parę godzin, no to pewnie zbyt blisko, tam będzie gorąco. Ale jeżeli na podstawie właśnie długości tamtejszego roku określimy odległość i ta odległość nam powie teoretycznie, że temperatury na tej planecie są podobne do Ziemi, mamy parę wodną, to znaczy, że tam niewykluczone, że są też znowu oceany, morza, a przecież w morzach, oceanach rodziło się życie tutaj na Ziemi. No i już znowu sobie wyobrażamy, jeżeli tam jest para wodna, jeżeli temperatury są od zera do plus 50 stopni Celsjusza, to można oszacować, to czy tam jest życie, prawda? No to szukamy dalej. Możemy poszukać śladów wody w tamtejszej atmosferze, ale co jeszcze by nam się przydało, gdybyśmy tak tlen odkryli w tamtejszej atmosferze, ale byłoby fajne. Tlen jest bardzo ciekawym gazem, bo generalnie tlen nie występuje w atmosferach innych planet. Nawet wyobraźmy sobie, mamy na przykład jakąś planetę i dopompujemy tam tlenu, to tamtejsze skały po prostu ulegną utlenieniu, czyli one pochłoną tamtejszy tlen. Tlen się długo w atmosferze nie utrzyma, samoistnie, bo po prostu on, najogólniej mówiąc, wsiąknie w tamtejszy grunt. Po prostu utleni tamtejszy grunt. Chyba że jest coś, co cały czas dostarcza ten tlen do atmosfery. No więc jeżeli widzimy tlen i on tam jest na pewno już długo, na przykład od, nie wiem, milionów lat, to znaczy, że jest tam coś, co dostarcza tlen, czyli a może roślinność? No dobra, no to już mamy kolejną informację, że jeżeli widzimy tlen w atmosferze, wierzę w to, że niebawem znajdziemy taką planetę, która ma tlen w atmosferze. My już jesteśmy w stanie zobaczyć takie planety, jeszcze nie mamy takiej informacji, ale wierzę w to, że w ciągu, nie wiem, kilku lat będziemy mieli taką planetę z tlenem w atmosferze. No dobra, to moglibyśmy myśleć o czymś na kształt roślin, o jakiejś fotosyntezie. A jak odkryć zwierzęta? A zwierzęta emitują na przykład metan. Podobno krowy najwięcej metanu emitują. Dobra, więc jeżeli w tamtejszej atmosferze odkryjemy A, parę wodną, B, tlen, C, metan, no to będziemy mieli już naprawdę bardzo ważne informacje. My tej planety nie zobaczymy, to wszystko jest zbyt daleko, tak jak ta latarnia na horyzoncie. My nie widzimy tych owadów, ale na podstawie prześwietlanego, czy światła, które przeszło przez tą atmosferę, my możemy stwierdzić, z czego składa się tamtejsza atmosfera. No więc jeśli para wodna, jeśli tlen, jeśli metan, oj, to będziemy mieli już naprawdę duże, duże pole do wyobraźni. No i będziemy się zastanawiać, czy tam jest życie. Pewnie nie powiemy od razu, że tam są zielone ludziki, które chcą z nami się skontaktować. Nie, nam nie o to chodzi. Ale jakiekolwiek formy życia, byłby to pewien ślad. No dobra, czy my mamy takie urządzenia, które są w stanie zbadać atmosferę odległych planet? Tak. Teleskop Jamesa Webba. To znaczy, że on już jest taki czuły? Tak. Właśnie niedawno astronomowie zrobili taką popisówę. Pierwsze zdjęcia, nie tylko zdjęcia, ale efekty obserwacji ukazały się oczywiście w internecie. Wszyscy zachwycali się zdjęciami. No wspaniałe zdjęcia, jakie wykonał teleskop Jamesa Webba. Ale było coś jeszcze, widmo. Wiele osób powiedziało, taki jakiś wykres dziwny. Dla astronomów to chyba było najbardziej szokujące, najbardziej widowiskowe zdjęcie, może nie zdjęcie, grafika. No dlaczego to było? Tak, bo to było widmo, czyli widmo to jest światło przepuszczone przez pryzmat, a więc tęcza. My tak naprawdę nie potrzebujemy tych kolorów. Dla nas najważniejsze są te takie czarne paski. Można stworzyć te czarne paski, czy pokazać w kształcie właśnie takiego wykresu. I nagle w tym wykresie odkryto parę wodną, czyli to była bardzo ważna informacja. James Webb zobaczył parę wodną w atmosferze obcej planety. Wow!
To było szaleństwo. Tam jest tylko woda. No więc już wszyscy czekają na kolejne właśnie te znaczki tlenu, metanu i innych gazów, które mogłyby świadczyć o życiu na innych planetach. To panie Jerzy, takie pytanie na koniec, które chyba będzie najciekawsze. Jeśli by się udało, jeśli byśmy znaleźli to życie, ja nie mówię o jakichś zaawansowanych cywilizacjach, bo to jeszcze się trzeba w czasie spasować, bo cywilizacje, no taka jak nasza, przecież nie istnieje długo. Ale co zmieni fakt odkrycia życia gdzieś poza naszym układem, w kosmosie? I co zmieni u nas, z naszej perspektywy? Część ludzi oczywiście w to nie uwierzy, tak jak nie uwierzyło w lądowanie na Księżycu. Czy ja wiem... Gdybyśmy zrobili sondę uliczną i tak popytali ludzi, proszę pani, a czy pani wierzy, że są inne formy życia w przestrzeni kosmicznej? Myślę, że 90 albo prawie 100% ludzi powiedziałoby tak, tam gdzieś jest życie na innych planetach. My jesteśmy wszyscy przekonani, to może za mocne słowo, ale wierzymy w to, że gdzieś tam w kosmosie są inne formy życia. Gdzieś to w nas siedzi, pewnie oni gdzieś tam są. Siedzi, ale chyba jest to dla nas zbyt abstrakcyjne i takie mam wrażenie, że chyba tak nie do końca dopuszczamy te myśli. Ja mam wrażenie, żeby to bardzo dużo zmieniło na przykład w sferze religijnej, no bo jak tutaj teraz wyjaśnić, że nie jesteśmy jedyni, nie jesteśmy wyjątkowi. Dużo jest takich, wydaje mi się, aspektów, które no, mogłyby tutaj zamieszać sporo. A bardzo łatwo, jeżeli byłaby ta siła z góry, która by nas stworzyła, no to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, no to taki Bóg powinien stworzyć ludzi i już, i owoce, i ma się czym wyżywić. Ale przecież mamy inne formy życia na Ziemi, mamy zwierzęta, no popatrzmy, bakterie, mamy te paskudne formy życia, które nam bardzo przeszkadzają i tak dalej, prawda? Więc tak naprawdę my tutaj mamy całe szaleństwo życia tylko na Ziemi. No więc jeżeli wierzymy w to, że faktycznie zostaliśmy wszyscy tutaj stworzeni, no to dlaczego nie przesunąć tych myśli troszeczkę dalej, że tak naprawdę to życie, my nie jesteśmy jedyni ani tutaj na Ziemi, ani nie jesteśmy jedyni w ogóle w naszym wszechświecie. Dla tych, którzy też czekają na taką informację, że być może gdzieś tam znajdziemy formę życia, to być może potwierdzimy dla tych wierzących, że no właśnie, że ta wyższa forma jest naprawdę wielka, że potrafiła stworzyć nie tylko nas, nie tylko wszystkie formy życia tutaj na Ziemi, ale i gdzieś tam we wszechświecie. Ja uważam, żeby to było też bardzo piękne odkrycie, tak więc nie wiem, czy ktoś by się przestraszył, czy ktoś by, nie wiem, stracił wiarę, czy komuś by się przestawiło całe życie. Nie wierzę w to. Nie. Myślę, że chyba wszyscy tutaj na Ziemi przyjęlibyśmy taką informację, że jest życie w przestrzeni kosmicznej bardzo pozytywnie. Mogłoby to napędzić jeszcze bardziej, myślę, a nawet graniczy z pewnością, to moje przekonanie, że napędziłoby świat nauki jeszcze intensywniej, jeszcze bardziej. To chyba jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że zgodził się pan na rozmowę z naszymi także słuchaczami, jakby nie było. Pan Jerzy Rafalski, astronom, pracownik planetarium w Toruniu, wyróżniony w konkursie popularyzator nauki. Mam nadzieję, panie Jerzy, że nie ostatni raz. No, może ja bardzo lubię kosmos i bardzo lubię opowiadać. On jest bardzo piękny, byłem 2 lata temu, może kiedyś spotkamy się face to face, jeśli nie, no to takie spotkanie online jak najbardziej, może już po odkryciu innych form życia gdzieś daleko w kosmosie. To wielkie dzięki, pozdrawiam zatem. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Radio Katowice.